Cześć! Dziś zapraszam na film o wielkanocnej zawieszce w odcieniach zieleni i turkusu. Pracę rozpoczynam od pomalowania zawieszki podkładem, zwiększając przyczepność później nakładanych preparatów. Grafika to wydruk z drukarki laserowej. Przykładam do niej ramkę i odrysowuję kształt jajeczka, a następnie wycinam. Obrazek wydrukowany jest na papierze klasycznym, dlatego przed przyklejeniem spryskuję go porządnie wodą, aż papier zacznie się zwijać. Następnie palcami rozprostowuję obrazek, a nadmiar wody odsączam ręcznikiem papierowym. Jeszcze mokry obrazek smaruję klejem do dekupaż. Tym samym klejem smaruję też zawieszkę i następnie przykładam obrazek do zawieszki. Zanurzam palec w kleju i rozsmarowuję go po całym obrazku. Doklejam w ten sposób grafikę, dociskam ją, jednocześnie wypychając spod spodu bąbelki powietrza, a następnie pędzelkiem rozprowadzam równo klej. Kiedy praca wyschnie, zabezpieczam ją lakierem. Do ozdobienia ramki używam wycisków akrylowych z takim różanym wzorem. Przyklejam je za pomocą kleju magicznego dookoła ramki. Kiedy wyciski trzymają się już porządnie, maluję ramkę oraz tył zawieszki pozłotami w kolorze szmaragd i turkus. Kiedy farby są już suche, zabezpieczam pracę lakierem. Aby podkreślić wzór wycisku, użyję różowej farby oraz pędzelka szczeciniastego. Zamaczam go w farbie, następnie nadmiar farby wycieram o ręcznik papierowy i dopiero takim prawie suchym pędzelkiem przecieram po wyciskach. Kiedy farba wyschnie, zabezpieczam ramkę lakierem. Z tyłu zawieszki odbijam wzór z szablonu. Zdecydowałam się na różyczki w nawiązaniu do motywu, który występuje na grafice oraz na ramce. Gdy farba wyschnie, lakieruję zawieszkę. Przy użyciu kleju magicznego sklejamy ramkę z zawieszką. Brzeg połowy akrylowego jajeczka smaruję klejem magicznym i wklejam w środek rameczki. Ostatni etap pracy to przymocowanie kokardki oraz tasiemki, która posłuży jako zawieszka zawieszki. Gotowe jajeczko prezentuje się tak. Gorąco dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.